W dniu 23 sierpnia 1931 roku w Warszawie zmarł Ludwik Górski, urodzony w roku 1864 w Woli Pękoszewskiej pod Mszczonowem. Pochowano go w Jeruzalu koło Skierniewic. Działacz polityczny, właściciel dóbr Kozietuły w gminie Mogielnica. Absolwent Akademii Rolniczej w Berlinie. Jeden z redaktorów Encyklopedii Rolniczej, publicysta. Był związany rodzinnie i gospodarczo z dobrami Uleniec w gminie Grójec, Wola Pękoszewska pod Skierniewicami i Tułowice koło Sochaczewa. Inicjował metody nowoczesnego gospodarowania. Społecznik, członek wielu stowarzyszeń charytatywnych.